Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Ania, to jest kolejny vlog na moim kanale. Dzisiaj tak naprawdę będę opowiadać o tym, co się wydarzyło i nie wydarzyło od mojego ostatniego filmiku, który wrzuciłam no jakieś tam niecałe 2 tygodnie temu. Jak wiecie, byłam na AMRU w szpitalu. Mówię AMRU, nie mówię tego po angielsku, tak AMRU, ze względu na to, że nawet sami Anglicy nazywają ten oddział w szpitalu po prostu AMRU. To taka informacja krótka dla kogoś, kto kiedyś może będzie na AMRU. Więc jak wiecie, ta wizyta była nieudana. Ja wtedy nie zobaczyłam żadnego lekarza. Zostałam wysłana do domu. Powiedzieli mi, że mam czekać na list i będzie to list ze skierowaniem do endokrynologa. Pielęgniarka też, która mnie wtedy widziała, powiedziała, że na takie urgent appointment, czyli na takie wizyty, takie no, przyspieszone wizyty, czeka się pomiędzy 2-3 tygodnie max. Słuchajcie, no i teraz od razu Wam powiem, że w poniedziałek, czyli za 2 dni, miną 2 tygodnie od kiedy tam byłam, jak na razie listu żadnego nie dostałam. Ja tam dzwoniłam do nich, ale o tym za chwilę. Może zacznę od tego, że wtedy jak byłam u nich w poniedziałek, nic się nie dowiedziałam, potem we wtorek już czułam się też tak lepiej, środę znowu zaczęłam się czuć niedobrze, obudziłam się rano i znowu miałam takie zawroty głowy, bóle brzucha i ogólnie rzecz biorąc bardzo źle się czułam, ale pojechałam do pracy, jakoś tam było ok, potem w ciągu dnia jakoś mi się polepszyło, potem czwartek było znowu w miarę dobrze. No i słuchajcie, w piątek, jak byłam w pracy, godzina, to była chyba 9:20, zadzwonił telefon i dzwonili do mnie ze szpitala, z tego samego szpitala. Zadzwonili do mnie z recepcji, z oddziału kardiologicznego, zapytali się mnie, czy mogę przyjechać na echo serca za godzinę. Więc to było takie nagłe, więc ja szybko no, poleciałam do biura w szkole, w której pracuję, zapytałam się, no, czy mogę jechać, powiedzieli mi, że no mogę. No to pojechałam, miałam to echo zrobione, potem wróciłam do pracy. I tu od razu też taka szybka informacja dla osób, które nigdy nie miały wykonywanego echo serca w Anglii. Wygląda to w ten sposób, że też lekarz, nie robi tego lekarz kardiolog, tylko no, lekarz skanograf. Tak jak Wam kiedyś mówiłam, tutaj to wszystko wygląda kompletnie inaczej niż w Polsce, więc też jak to wygląda, przechodzi się na tylko badanie, dostaje się taką nocną piżamę, jak się dostaje, jak się idzie do szpitala. Normalnie tą piżamę ubiera się w ten sposób, że wiąże się ją z tyłu. W przypadku badania echo serca trzeba ją ubrać tył do przodu, że to rozpięcie jest z przodu, się nie zapinamy. Kładziemy się na łóżko, najpierw się leży na lewej stronie i właśnie i klatka piersiowa nie jest odkryta, więc ta pani doktor, która wykonywała to badanie USG, nie widziała moich piersi, nie byłam odkryta. To jest taki bardziej właśnie, mi się podoba ten sposób, no bo nie każdy jest taki otwarty, że tak, że zdejmujemy koszulkę, stanik i się kładziemy i róbcie ze mną co chcecie. Akurat to mi się podoba, że człowiek jest taki jednak zakryty, nie trzeba tutaj, wiecie, się pokazywać, nawet jeżeli jest to kobieta. W każdym razie leżałam na lewym boku i mnie tutaj właśnie robiła to badanie echo serca. Wiadomo, no pomiary, przepływy krwi i tak dalej, tam słuchała i tak dalej. Potem musiałam położyć się na płasko i również badała też tutaj oraz tu, oraz tutaj właśnie dookoła. Po czym podała mi ręczniki i tak dalej, żebym mogła się wytrzeć, ubrać. I całe to badanie trwało 20 minut. Oczywiście ja się zapytałam od razu, czy wszystko jest w porządku. Powiedziała, że z tego, co ona widzi, to tak, że nie widzi nic niepokojącego, ale teraz ten cały obraz i jej opis ona musi wysłać do lekarza kardiologa i lekarz kardiolog zobaczy i wtedy albo ktoś do mnie zadzwoni i mi powie o tych wynikach, albo dostanę po prostu list z opisem, więc powiedziała po prostu, że mam czekać. Ale właśnie według tego, co ona tam widzi, to nic złego, mówi, no się nie dzieje, ale no, nie może, ona nie powinna ze mną rozmawiać na ten temat, od tego jest lekarz kardiolog, więc tyle się dowiedziałam. No i pojechałam do pracy. Potem sobota, niedziela, wszystko ok. W międzyczasie jeszcze dostałam list z
mówiący, że mam się zgłosić 7 lutego też w to samo miejsce do oddziału kardiologicznego. Po angielsku oni to mówią palpitation clinic. Ja to nazwałam oddziałem kardiologicznym, to chyba tak ma bardziej sens, że mam tam się zgłosić i będą mi zakładać holtera, czyli ten monitor, który będzie tutaj wisiał na mojej klatce piersiowej, będzie jakoś tam podłączony jakimiś przystawkami i będzie ten monitor badał bicie mojego serca, tak? Czy wszystko jest w porządku. W liście jest napisane, że nie wiedzą, na jak długo ten holter będzie założony, to już jak tam będę na miejscu, to mi powiedzą. Przeważnie ma się to urządzenie zakładane na 5 dni. Max 5 dni, potem trzeba to urządzenie zwrócić. Więc 7 lutego mam to spotkanie z rana i też powiem Wam, że zadzwoniłam tam i się zapytałam, czy można przenieść to na jakąś inną godzinę, bo tak w sumie to nie jest ani rano, ani popołudnie, to jest tak w ciągu dnia, a ja pracuję w szkole, więc tak też z tym dojeżdżaniem z jednego końca na drugi koniec Manchesteru, wiadomo, to trochę trwa, wiadomo, założyć to i tak dalej, wrócić do pracy, to jest trochę takie skomplikowane dla mnie. Ja zapytałam się, czy mogłabym to przełożyć na inną datę. Okazało się, że ze względu na to, że jestem na tej takiej liście właśnie takiej przyspieszonej, to mam teraz wybór albo mieć 7 lutego, albo pod koniec kwietnia. Więc już powiedziałam, że dobra, biorę tą datę. I tu od razu też Wam powiem, dlaczego chciałam przełożyć w ogóle tą wizytę. To, że jedno, to jest jedna sprawa, że ja muszę jeździć z drugiego końca na drugi koniec Manchesteru, ale tu też chodzi o to, że zaczęli do mnie sapać w pracy, że mam strasznie dużo tych właśnie spotkań lekarskich, że co w ogóle ze mną jest nie tak, że oni się ze mnie martwią i tak dalej, i tak dalej. I mówili mi spotkanie na health review z pracy właśnie, żeby przedyskutować moje tak naprawdę potrzeby zdrowotne, co się ze mną dzieje, bo ja już takie jedno health review miałam w październiku i wtedy oczywiście osoba, to nie jest osoba, która robi to ze mną health review, to nie jest osoba, która jest ze szkoły, tylko przychodzi z Urzędu Miasta, no bo ja tak naprawdę pracuję dla Państwa, mam państwową pracę, więc za tego urzędu, dla którego ja pracuję, przychodzi stamtąd właśnie osoba. Ja miałam to spotkanie przez telefon, teraz nie wiem, jak to będzie wyglądać. Ja robię za mnie taki wywiad i ja wtedy po prostu tłumaczyłam, że wszystkie spotkania, jakie ja mam, wszystko to, co ja robię odnośnie z mojego zdrowia, to jest po to, żeby zajść w ciążę i tą ciążę donosić. Dlatego tego wszystkiego tyle jest. I że tak naprawdę ze mną nie jest nic złego, nienormalnego. Ja nie jestem jakaś, wiecie, przewlekle chora, że to wpłynie na jakość mojej pracy i tak dalej. Po prostu ja te wszystkie badania muszę mieć wykonane, żeby zajść w ciążę. Tym bardziej, że mam niedoczynność tarczycy, co absolutnie nie wpływa na jakość wykonywania mojej pracy. No i wtedy ta pani, z którą rozmawiała, powiedziała, że dobra, nie ma problemu, wysłała list i do mnie i do szkoły, że ona nie widzi problemu i że oni po prostu muszą pozwolić mi jeździć na wszystkie badania, nieważne w jakich godzinach mam, jakie dni, tu szkoła musi pozwolić mi jeździć na takie badania. W międzyczasie teraz właśnie, tydzień temu to było w poniedziałek wtedy miałam dzień wolny od pracy, byłam na tym AMR-u, nieudana wizyta. No i wczoraj był piątek, również byłam w domu. Wczoraj mieliśmy, już Wam mówię, bo ja już nie wiem, który dzień jest, 28 stycznia. I powiem Wam, że 27, czyli czwartek, zaczęłam po południu się bardzo źle czuć. Byłam bardzo zmęczona, bardzo taka się czułam zupełnie dobrze. Bardzo ciężko mi było na żołądku. Zawroty głowy miałam. Bardzo mi zresztą głowa bolała. Cały czas chciało mi się wymiotować do tego stopnia, że straciłam apetyt absolutnie. I wieczorem, jak położyłam się spać, czułam, jak wszystko mi podchodzi do góry i wiedziałam, że jak zostanę w łóżku, nie będę się ruszać, zasnę, to nie zwymiotuję, więc postanowiłam, że po prostu zmusiłam się zrobić kilka kółek po domu, przejść się, żeby po prostu zmusić się do zwymiotowania, bo wiedziałam, że to mi po prostu pomoże czuć się lepiej i tak też zrobiłam po dwóch spacerach dookoła domu, po prostu wylądowałam w toalecie, zwymiotowałam dwa razy,
i od razu tak ten żołądek poczuł się lepiej. Ja nie wiedziałam, od czego to jest, może to jest jakiś taki wyróz, może po prostu coś takiego przejściowego. Z drugiej strony, wiecie, martwiłam się, że znowu coś chodzi, jeżeli chodzi o leki i tak dalej, i tak dalej. I to było w czwartek wieczorem i ja wtedy położyłam się spać, spałam 12 godzin, obudziłam się w piątek rano i dalej czułam się bardzo niedobrze, bardzo mi nie brało na wymioty i ogólnie rzecz biorąc byłam bardzo słaba, bardzo blada, absolutnie nie miałam apetytu, cały czas brało mnie na wymioty, więc do pracy nie pojechałam. No i zamiast do pracy pojechałam na A&E. Dlaczego pojechałam na A&E? Bo ja kilka dni wcześniej dzwoniłam właśnie z Nono to Amru, zapytać się ich, no co z tym listem, że ja nadal nic nie dostałam, powiedzieli, że po prostu mam czekać, że oni tam jeszcze raz się skontaktują z tym tam działem, gdzie jest endokrynolog, jakoś spróbują wpłynąć na nich, żeby ta wizyta moja była jakaś wcześniej. Więc po prostu powiedzieli, że mam czekać. Ja powiedziałam, że nadal mam takie epizody, że czuję się źle, nie wiem, co mam robić, może jednak mam przyjść na mniejszą dawkę, może to, może tamto. Powiedzieli, że nic nie mogą mi powiedzieć, nic nie mogą mi poradzić, że po prostu muszę zobaczyć specjalistę, który powie mi, co dalej. Powiedzieli mi, że jedyne co, jeżeli ja się bardzo źle czuję, że mam po prostu jechać znowu na A&E. I powiem Wam, że wczoraj no nie za bardzo mi się chciało na to A&E jechać, bo sobie myślę, co oni mi tam znowu powiedzą, tak? No nic. No ale pojechałam, czekałam w kolejce chyba 3 godziny, więc nie było aż tak źle. I widziałam nawet nie lekarza, ale panią pielęgniarkę i to znowu właśnie to, że to była taka pani pielęgniarka bardziej przeszkolona, która może nas usłuchać i tam pobadać i tak dalej, i tak dalej. W Anglii, no mówię Wam, to wszystko wygląda kompletnie inaczej niż w Polsce. W każdym bądź razie ona powiedziała, że nie widzi jakiegoś tam problemu. Zapytała się mnie, co ja w ogóle biorę codziennie, więc ja jej powiedziałam, że biorę tam żelazo, cynk, że biorę tą tyroksynę, mam 50, że biorę też witaminę D3, że biorę też esomeprazo, bo mam refluks, więc powiedziała mi, że mam te wszystkie leki odstawić, mam tylko zostawić tyroksynę. Powiedziała, że może po prostu za dużo jest leków w moim życiu. Że to wszystko może źle wpływać, tym bardziej, że powiedziała, że ja selen i cynk przyjmuję już 7 miesięcy, że te wszystkie moje leki powinny być tak naprawdę przejrzane przez lekarza endokrynologa i dopiero ten lekarz będzie mógł powiedzieć, na czym ja mam być, na czym ja nie mam, może jakieś badania krwi mi zleci i tak dalej, więc powiedziała, że mam po prostu to wszystko odstawić, bo może dlatego ja się źle czuję, bo to jest po prostu za dużo tego wszystkiego, tym bardziej, że biorę to wszystko już 7 miesięcy. Powiedziałam, mam to wszystko odstawić i zobaczyć, jak się czuję. Ja oczywiście wtedy się jej zapytałam, mam zostać na tej 50 tej tyroksyny, czy może mam na 25 przejść. Powiedziała do mnie, nie, zostań na tej 50, to nie jest ani za duża dawka, ani za mała dawka. No i powiedziała do mnie, jeżeli ja chcę, to mogą mi jeszcze wykonać badania krwi, te same co 2 tygodnie temu, jak byłam w szpitalu. Powiedziałam, że tak, nie ma problemu. No i wykonali, po czym pielęgniarka powiedziała, że mogę jechać do domu, że nie muszę czekać na te wyniki, oni do mnie zadzwonią i mnie poinformują. No i faktycznie tam kilka godzin później, nie wiem, z 4 godziny później, coś takiego, zadzwonili do mnie. No i pani pielęgniarka powiedziała mi, że wszystkie moje wyniki wyszły bardzo dobrze, że po tych wynikach widać, że nie ma we mnie jakiegoś tam stanu zapalnego, nie toczy się żaden, znaczy nie toczy się w środku w moim organizmie żaden stan zapalny, że wszystko jest okej, że i czerwone krwinki, i białe krwinki, i wszystkie, wiecie, tam potas i tam w ogóle co oni tam, kalcjum, żelazo, witamina B12 i w ogóle wszystko jest okej. Selenu i cynku nie badali, co mnie trochę tak, wiecie, bo gdybym wiedziała, że mam nadmiar tego, to bym od razu wiedziała, że dlatego się źle czuję, dobra, tego mi nie zrobili, już kij w to. Od razu oczywiście się pytam, a jak tam TSH? Więc powiedziałam mu, że TSH wyszło pięknie, mówi 1,75, więc a jeszcze Wam powiem, tydzień temu dokładnie w sobotę znowu pojechałam do tej polskiej kliniki, bo wiecie, to było tydzień po tym, jak ja miałam to wysokie TSH w szpitalu, a zarazem niskie w tej klinice, więc pojechałam po raz kolejny zobaczyć, jaki będzie wynik tydzień później. Oczywiście zapłaciłam 35 funtów i moje TSH wyszło 2,33, o ile teraz dobrze pamiętam. Nie przygotowałam się zbyt dobrze, ale chyba tak 2,33 wyszedł ten wynik, albo 2,38, coś takiego. Czyli też bardzo ładny wynik.
A teraz szpital wyszedł 1,75. Więc ona powiedziała, że mam definitywnie zostać na tej 50, nie mam brać 25. Tak jak powiedziała, 50 to nie jest ani za dużo, ani za mało. Aczkolwiek mam wyeliminować na chwilę obecną wszystkie suplementy z diety oraz inne leki. Nawet te na refluks, powiedziała, chyba że się źle czuję i ten refluks będzie mi jakoś tam bardzo dokuczał, to mam brać ten esomeprazol, tylko że połówkę. Bo ja na chwilę obecną brałam 40, więc powiedziała, że to też jest taka dosyć spora dawka, więc jak co, to mam wziąć 20 i zobaczyć, jak tam się sprawy potoczą. Więc to było na tyle, więc oczywiście wczoraj miałam telefon z pracy, pani dyrektorka do mnie zadzwoniła z mojej szkoły, no i zaczęła marudzić znowu, że coś się ze mną dzieje, że ja znowu, że ja nie jestem w pracy i tak dalej. Więc ja do niej mówię, że gdzie jest problem, bo mówię, raptem dwa miałam... Dwie wizyty miałam w styczniu, no i dwa dni wolnego miałam. W czym właśnie ta jedna wizyta to była, kiedy miałam wolne. Czyli tak naprawdę miałam dwa dni wolnego i jedną wizytę, czyli ale wróciłam potem do pracy. Więc się pytam, w czym jest problem. Ona mówi, że coś tu nie gra z moim zdrowiem, że oni nie wiedzą, czy ja w ogóle, czy ja mogę tą pracę wykonywać. Tak. I wiecie, ja się poczułam w tym momencie bardzo źle. Ja do niej mówię, słuchaj, wszystko jest w porządku, tylko ja mam te badania i ja często chodzę do szpitala i ja się badam, mówię, nawet prywatnie, mówię, ponieważ ja chcę zajść w ciążę. I tu myślę, właśnie wydaje, że to jest ten problem. Ona wie, że ja to robię, żeby zajść w ciążę, a dla niej to jest zawsze wielki problem, jak ktoś zachodzi w ciążę, bo to oznacza, że wiadomo, ja w jakimś momencie odejdę na macierzyńskim i będzie i tak dalej, więc tu już ona zaczyna swoje jakieś takie myślenie, że no ja i tak sobie pójdę, więc już zaczyna mi marudzić, więc mam mi znowu to health review robione, nie wiem, kiedy dostanę pewne maila, w poniedziałek, i będą mnie tam sprawdzać, także zobaczymy. Próbuję się tym nie przejmować, bo z pracy wylać mnie przez to nie mogą, bo no lepiej wiadomo się badać i uważać na swoje zdrowie, niż nic z tym nie robić. Tym bardziej, że ja chodzę do pracy, słuchajcie, nie siedzę w domu, daję, mi się wydaje, 200% od siebie, jak jestem w pracy, uwielbiam moją pracę i myślę, że będzie w porządku. I co jeszcze? No nic, mamy sobotę, odpoczywam, dzisiaj czuję się bardzo dobrze i powiem Wam, że dzisiaj rano wzięłam po prostu tylko tyroksynę, potem nie wzięłam ani selenu, ani niczego innego i czuję się naprawdę, powiem Wam, dobrze. Może faktycznie, to jest dzisiaj drugi dzień, kiedy już nie biorę suplementów, może faktycznie za dużo tych leków w moim życiu, może też i dawki są za duże tego selenu, co ja biorę i cynku, bo ja sobie te dawki sama zwiększyłam. Jak Wam mówiłam, kiedyś brałam tego selenu 25 mg, teraz biorę 200. To jest duży skok, więc może to jest za dużo, może ja przedawkowałam. Piernik jeden wie. Już nie będę teraz kombinować i postanowiłam, że nie biorę żadnych suplementów, nic w tym stylu, będę tylko brać tą tyroksynę, 50 codziennie, zobaczymy, jak się będę czuć. No i czekam na ten list, więc jak ten list dostanę, jak będę mieć tą wizytę, to oczywiście Wam powiem, co tam lekarz endokrynolog mi powie, bo ja nigdy takiej wizyty tutaj w Anglii nie miałam z takim specjalistą. Co mnie teraz czeka? 7 jadę na zakładanie holtera i Wam też na pewno o tym opowiem. Na pewno mi się wydaje, są jakieś osoby, które to interesuje, jak to wygląda i tak dalej. Więc na pewno o tym opowiem. 15 lutego, czyli też już niedługo, będę mieć tą pierwszą w końcu wizytę z kliniką poronień, więc tutaj na pewno Wam znam relację i tu jeszcze zapomniałam Wam dodać i szybko powiem, bo już widzę, że 20 minut prawie mówię. Miałam telefon z przychodni, bo jak wiecie, ja poprosiłam szpital St. Mary's o dokumenty z moimi wynikami krwi i ja jej wtedy powiedziałam, że ze względu właśnie na to, że jest to konsultacja telefoniczna, ja bym chciała mieć wyniki badań krwi przede mną w domu, żebym mogła się przygotować, żebym mogła wszystko rozumieć, o czym lekarz do mnie mówi i tak dalej. Pani z recepcji powiedziała, nie ma problemu, ona te wyniki prześle do lekarza GP, będę mieć wgląd, czy to listowny, czy to przez aplikację NHS, nie ma problemu. Słuchajcie, minęło już 3 tygodnie chyba od tej rozmowy, oczywiście nic się nie zmieniło, ale zadzwoniła do mnie pani, najpierw napisała do mnie SMS-a pani moja doktor GP, napisała, że
nadal próbują wyciągnąć te dokumenty z kliniki St. Mary, że mogła mieć wgląd. I w tym tygodniu, w środę, zadzwoniła do mnie recepcjonistka z mojej przychodni i powiedziała mi, że w końcu udało jej się dodzwonić tam do tego miejsca, w którym właśnie trzymają te wszystkie dokumenty w szpitalu, i poprosiła o właśnie o wyciąg tych moich badań krwi. I wtedy do niej powiedzieli, że oni mi tych badań krwi nie dadzą. Więc znowuż recepcjonistka się pyta, ale dlaczego? Przecież to jest pacjentka i ma prawo do swoich wyników, tym bardziej, i powiedziała jej ten sam argument co ja, że moja wizyta będzie przez telefon i ja nie będę tam obecna. Język angielski jest moim drugim językiem, co tutaj też właśnie ja na to bardzo zwracałam uwagę. Pomimo tego, że umiem rozmawiać po angielsku, pomimo tego, że rozumiem angielski, ja chcę te wyniki mieć przed sobą. One nie tylko są oczywiście w języku angielskim, również w łacinie, także ja wolę na to sobie spojrzeć i wiedzieć, o czym rozmawiamy, tym bardziej, jak ja Wam mówiłam, tych badań było bardzo, bardzo dużo. I w końcu powiedziała mi, że udało jej się przekonać tą kobietę, żebym dostała te wyniki, i ta pani na recepcji powiedziała, że do końca tego tygodnia, a mamy koniec tygodnia, wyniki te zostaną przekazane do mojej przychodni. No mamy sobotę, niestety nie dostałam ani żadnego listu, ani nie są dostępne na aplikację. No zobaczymy, jak to będzie. Ja nie chcę znowu dzwonić, naciskać i tak dalej. Mi się wydaje, że oni tam i tak dobrą robią robotę, bo ich tam naciskają. Zobaczymy, co ma być. To będzie suma summarum, kiedyś te wyniki dostanę. Także zostańcie, oglądajcie. No myślę, że może w przyszłym tygodniu na Bank za dwa wrzucę kolejny filmik, bo wiecie, no taka jest też specyfika tego kanału. Ja wrzucam filmiki wtedy, kiedy coś się dzieje, kiedy mam coś do powiedzenia. Także zostańcie. Powiem Wam też szczerze, jeszcze tak szybko, że ja z moim partnerem jesteśmy tak bardzo pozytywnie nastawieni, że jednak wszystko będzie ok. Tym bardziej, że to moje TSH jest na ładnym poziomie i że może wkrótce będziemy mogli starać się o dziecko, bo bardzo się nie możemy doczekać i już tacy jesteśmy pełni takich nadziei. Tym bardziej, że u mnie cykle miesiączkowe są bardzo regularne. Mam owulację, na przykład teraz jestem właśnie już po miesiączce, robiłam testy owulacyjne, owulacja znowu jest. Także wszystko jest tak, jak powinno być, więc trzymajmy kciuki, że przez kolejne kilka tygodni wszystko ruszy się do przodu, dowiem się więcej i w końcu będzie to zielone światełko, a jeżeli nie, trudno, będziemy dalej kombinować. Ale dobra, już nie marudzę, 22 minuty, miłego oglądania, pa, no oby do szybkiego zobaczenia. Pozdrawiam Was wszystkich, ciao.